Czy wiecie, że w roku 19 na dziedzińcu Akademii Rycerskiej zmieściło się aż 9 milionów rowerów prosto z Pekinu? To fakt, bo aż tyle pekińskich rowerów wyśpiewała właśnie tutaj dla naszej publiczności sama Katie Melua, wykonując swój kultowy przebój 9 Million Bicycles. Legnica Kantat 50, druga odsłona wspomnień z naszego festiwalu. Dziś wracamy myślami do koncertu The Age of Sing, podczas którego tutaj na pełnym pobrzegi dziedzińcu Akademii Rycerskiej mieliśmy przyjemność gościć naszych artystów, takich jak wspomniana już Katie Melua, Renata Przemyk, Piotr Cugowski, Kamil Bednarek, także beatboxer z GAS oraz nasze gwiazdy, czyli chóry. Chór De Zieliński Singers z USA, chór Rondo z Wrocławia pod dyrekcją Małgorzaty Podzielny oraz chór Proforma z Olsztyna, kierowany przez Marcina Wawruka. Wiele godzin prób, ogromny wkład pracy, mnóstwo przygotowań i bezcenne emocje. Powrócimy do nich razem już za chwilę, ale zanim zaczniemy, przypominamy, że już jutro zapraszamy Was na trzecią odsłonę naszych wspomnień z Legnicy Kantat. Bądźcie z nami! Grzegorz and Martin and myself and Zagas and others have been working on things for almost a year and many Skype, you know, it's 5 o'clock in Oklahoma is noon here, so or 8 o'clock in two in the afternoon. But thank you for all your help and all your work. You've been amazing. Players. I can do it, yeah. Players. Well, you're easier as the gas boy. Players. Yeah. All right. Dreams, living on my dreams. Są połączone trzy chóry, ale one są tak dobrze połączone, że idealnie współbrzmią. Tak fantastyczne głosy, świetnie przygotowane, dobrze brzmiące, czyste, zgrane. To naprawdę towarzyszenie, bycie częścią takiego utworu zaśpiewanego przez tyle głosów naprawdę budzi ogromne emocje. Cudownie. Pierwszego dnia prób nastroje były niekoniecznie fajne, no bo umówmy się, bo to były początki prób, początki aranżacji, ogrywaliśmy dopiero aranżacji, uczyliśmy się o aranżacji, ale w tym momencie już jest wszystko, że tak powiem, na linii prostej z góry. No ja brałem udział w 2 edycjach wcześniej. Jak pierwszy raz mnie zaproszono na Legnicę Kantat, to ja po prostu się poczułem, jakby w ogóle ktoś mnie wybrał spośród miliona ludzi, że dostąpiłem jakiegoś bardzo konkretnego zaszczytu. Jesteśmy po całym dniu, 12 godzinach wczoraj prób, próbowało przede wszystkim chóry, ale mieliśmy próby już z solistami. Zaczynamy w pomieszczeniu, tam pierwsze ustawienia, pierwsze dźwięki, pierwsze uwagi. Jest jeszcze cholera roboty, ale myślę, że damy radę. Do tej 19 już wszystko będzie zamknięte, 21 koncert. Jakie są przygotowania? Pełną parą. Czy wszystko jest gotowe? Na tą chwilę jeszcze nie wszystko, ale już jesteśmy pod końcówką. Ale będzie dobrze. No, będzie. Są
ekipą wszystko musi się udać, nie może być inaczej. Mieliśmy dużo czasu wcześniej, żeby się przygotować, dlatego teraz już dopięcie po prostu zostało. Przygotowania w Legnicy zawsze idą dobrze, bo tu jest wszystko już przygotowane właściwie jak przyjeżdżamy. To jesteśmy pewni, że wszystko będzie grało, trzeba tylko podopinać szczegóły, czyli mówiąc krótko, dopieścić cały projekt. I to się właśnie dzieje, idzie znakomicie. Myślę, że w ogóle dzisiejszy koncert, dzisiejsze wydarzenie, projekt będzie naprawdę godny 50-lecia. So I arrived yesterday and it was my first time rehearsing, you know, with the three choirs. And you know, the project that I made on my last record in winter, it was with the Gory Women's Choir and it was with a choir from my home country. But coming here, what's wonderful is, like, my favorite thing about working with choirs is you really get to dive deep into the music and the work, but you share the creativity with a lot of people and a lot of other voices. And that polyphony is really beautiful. And I think, I mean, there is no instruments at all. In winter, the record that I made, we had some acoustic guitar, we had drums sometimes, we had a few things like the saw, which was amazing. But on the concert tonight, I play guitar only on one song, I Cried For You, and everything else is just fully, all those instruments have been turned into voices. So the rhythms are being done by, you know, people stamping, by a brilliant beatboxer. And so it really is something to see all those instruments turned into voices. The choir is the most difficult part, definitely, because it's all about making sure that it sounds like a choir rather than a collection of individual voices. And at the same time, you want a rich, warm, full-sounding choir, yet you don't want close voices, so you have to get the balance of that right without it sounding too distant. I used to have hair. It's a real honor to consider Katie not only a working colleague but a very dear friend. You know, we set out on a journey working together about 5 years ago and wanted to do things quite differently and make very personal, culturally relevant records. Co usłyszymy dzisiaj i dlaczego te, a nie inne utwory? To jest tajemnica. Przygotowania idą bardzo intensywnie. W tej chwili właśnie nasi panowie rozkładają krzesełka na dzisiejszy wieczorny koncert i robimy wszystko, żeby dzisiejszy wieczór był świetny. Jesteśmy zmęczeni, ale pełni entuzjazmu, bo czekamy na to, co się dzisiaj wieczorem wydarzy na tej scenie. Śpiewamy bez użycia żadnych instrumentów. Niesamowite wrażenie robią na mnie panowie, którzy śpiewają z tyłu basami. To będzie kawał przygody, ja uwielbiam wyzwania i muzykowanie na tym polega, że przełamuje się pewne bariery i nie idzie się sztampowo. Jesteśmy 6 godzin dokładnie przed koncertem. Większość prób za nami. Przed nami jeszcze próba generalna, czyli takie ostatnie próbowanie przed koncertem o 21. Myślę, że będzie dobrze. Największy problem jest w tym, żeby w tym ostatnim momencie zebrać zespoły i zrobić z tego taką spójną całość, bo każdy z wykonawców pracuje jakby w innym systemie, w inny sposób. Jestem bardzo ciekaw. Znaczy wiem, co się wydarzy, bo pracowaliśmy ciężko na to i wydaje mi się, że będzie co oglądać i będzie czego słuchać. Piękna muzyka, wspaniałe melodie, cudowne opracowania, no i zawodowi artyści, którzy wykonują to profesjonalnie, z zaangażowaniem. Te emocje, ekspresja udzielają się wszystkim. Jest fajna aura, jest fajna energia, wszyscy są uśmiechnięci, widać, że cieszą się tym wydarzeniem. Każdy to przeżywa na swój sposób, to też jest piękne. Każdy ma swoją wrażliwość i to tutaj czuć, jest takie jedno serducho. Cały czas to powtarzam, że niesamowite, że tyle osób tworzy jedną całość, że jesteśmy jednością.
teraz. Different countries, cultures, faiths, beliefs, to just unite their voices in this wonderful music with absolute wonderful stars who changed the world for the positive this year. And it started in Legnica, the amazing city of Legnica, you know, in the Legnica context.